Sprawdzenie poprawności działania wyważarki WB300. Do tego celu potrzebujemy koło stalowe 14, 15, 16 cali z oponą bez ciężarków napompowane, tak? Czyli gotowe do ważenia, tak naprawdę identyczne jak do kalibracji. Mamy założone koło, musimy wprowadzić parametry, czyli odległość i wielkość wprowadzamy automatycznie. Jedną rzeczą, którą musimy wprowadzić wkręcie, w którym jest cyrkę, szczytać, mamy szerokość. Koła przykładamy miejsca. Mamy 6,5, i tutaj zmieniamy wartość na 6,5. Wybrany program stalowe, to parametry wprowadzamy. Opuszczamy, mamy automatyczny start koła. Mamy 15,20, tak? Czyli dla zewnętrznej strony mamy 20. Naciskamy sobie guzik pozycjonowania, szykujemy sobie ciężary 20 gram, mamy wewnętrzne 20 na godzinie 12, mamy sobie 20. Tak, wybijamy. Zewnętrzna strona 15 gram, na godzinie 12 również. Nabite ciężarki, koło startuje, otrzymuje się, mamy ważone do zera. Teraz tak naprawdę w dowolnym miejscu, czy na zewnętrznej, czy na wewnętrznej stronie możemy sobie nabić odważnik 100 gramów. Nabijamy 100 gram, opuszczamy klapę, koło startuje, więc było koło wyważone do zera, nabiliśmy 100 gram, sprawdzamy, czy wyważarka przeważa. Jaką wartość nam pokaże? Mamy idealnie 100 gram, 100 gram nabiliśmy. Ważną rzeczą jeszcze jest to, żeby ustawić pozycjonowanie. I żeby pokazała po przeciwnej stronie, tak? Czyli nabity ciężarek mamy na godzinie 6, a wyważarka pokazuje nam, żebyśmy te 100 gram równo nabili na godzinie 12. W ten sposób wiemy, że wyważarka jest skalibrowana i działa poprawnie.